witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jako liberałowi mi trudno, ale myślę, że dam radę. Z bardzo prostego powodu. Michael Nowak słusznie zauważył, że między liberalizmem i katolicyzmem jest więcej cech wspólnych niż różnic. I stosunek Kościoła katolickiego do liberalizmu jest pochodną pewnego nieporozumienia. Otóż Kościół katolicki patrzy się na liberalizm przez pryzmat liberalizmu francuskiego, zwłaszcza Voltaire'a, który zasłynął słynnym stwierdzeniem, że nie będzie na świecie dobrze, dopóki się nie powiesi ostatniego króla na kiszkach ostatniego księdza. No, siłą rzeczy Watykanowi to się nie mogło spodobać, ale Watykan zapomniał, że liberałem był też Adam Smith, który prowadził na Uniwersytecie w Edynburgu katedrę teologii moralnej. Był nie ekonomistą, tylko etykiem. No ale on był z kolei poddanym króla angielskiego, więc anglikaninem, to też się nie podobało Watykanowi. I stąd takie rozejście się liberalizmu i katolicyzmu. Ale powtarzam jeszcze raz, polecam Nowaka, warto go przeczytać, żeby zobaczyć, jakie są cechy wspólne. Także w kwestiach małżeństwa. No bo miłość miłością, Bóg Bogiem, a garki trzeba zmywać. I pani profesor ma rację. Rzymianie już to zauważyli. I nie było w tym żadnej mizogenii. Bo stosunek kobiet do małżeństwa jest często taki sam jak stosunek mężczyzn. No nie sposób z nimi wytrzymać. Ale bez nich jeszcze gorzej. Dlaczego tak jest, proszę Państwa? O tym decyduje natura, czyli z katolickiego punktu widzenia Pan Bóg. Nasza natura jest tak skonstruowana, że staramy się dążyć do przyjemności i unikać przykrości. W ten sposób potęgujemy zysk. Ale zysk w ekonomii liberalnej nie jest pojęciem pieniężnym. Pieniądz w liberalizmie to jest tylko i wyłącznie instrument wymiany różnych wartości. Wartości, które uzyskujemy z czegoś, że coś uzyskujemy, albo że czegoś unikamy. Więc w przypadku małżeństwa mamy prosty rachunek. Z jednej strony coś uzyskujemy, z drugiej strony coś tracimy. Tracimy jakąś część wolności na rzecz czegoś, co daje nam druga osoba. No, generalnie rzecz biorąc, mówi się o tym, że mężczyzna małżeństwem płaci za seks, kobieta seksem płaci za małżeństwo. Znowu tak natura zrobiła, że ta pobudliwość jest taka, a nie inna. Ale to nie tylko o to chodzi, proszę Państwa. Bo generalnie rzecz biorąc, czym się różni małżeństwo od życia singla? Poza uczuciami, w wymiarze czysto ekonomicznym. Tym mianowicie, że singiel musi wykonywać sam wszystkie czynności w swoim własnym gospodarstwie domowym. Bo każdy z nas dzieli czas, a każdy ma tego czasu tyle samo. 24 godziny na dobę. Między działania rynkowe, czyli zarabiając na różnego rodzaju przyjemności i poświęcając czas na pracę, która często przyjemna nie jest, ale przyjemność z efektów tej pracy, jak się wymieni na coś innego, może być większa niż nieprzyjemność z tego, że idziemy do pracy. Oraz między czas poświęcony na prowadzenie gospodarstwa domowego. I tu mamy pojęcie pewnych działań komplementarnych między małżonkami. Jeżeli nie czytaliście jeszcze Ekonomii Miłości Pauli Schumann i Jenny Anderson, to gorąco zachęcam. Bo to jest książka o relacjach małżeńskich napisana z punktu widzenia ekonomicznej analizy zachowań ludzkich. Gary Baker
dostał za to Nagrodę Nobla. Tak, tak. Między innymi w książce, za którą dostał tego Nobla, jest rozdział dotyczący powodów zawierania małżeństw oraz powodów posiadania dzieci oraz ilości tych dzieci, które chcemy mieć w danym związku małżeńskim, bo to też jest deal. Jeden małżonek może chcieć mieć więcej, drugi może chcieć mieć mniej. Z różnych bardzo powodów. Co jest, proszę Państwa, zdaniem liberałów nieszczęściem, jeśli chodzi o kwestie małżeństw? To, że z jednej strony, zawierając związek małżeński, zaczynamy traktować drugą osobę jak przedmiot swojej własnej własności, zapominając o czymś, co dla liberałów jest najważniejsze, czyli o wolności drugiego człowieka. Wymiana powinna być dobrowolna i oparta na rachunku ekonomicznym. Niestety ten rachunek ekonomiczny zabija państwo, bo wspólność łoża i stołu, o którym mówił pan profesor, nie musi być pilnowana przez państwo. Związek małżeński kiedyś zawierany był przed cenzorem, ale mieli Rzymianie ku temu ważne powody. Oni potrzebowali żołnierzy, czyli potrzebowali dużo młodych ludzi, którzy będą walczyli na wojnach. W związku powyższym państwo miało interes, żeby się ludzie żenili i żeby płodzili dużo dzieci. No bo środków antykoncepcyjnych nie było, a wiadomo, jak się w tym jednym łożu już leży, to znowu natura, czyli Pan Bóg stworzył takie zachowania, tak nas skonstruował, że robimy to, co sprawia nam przyjemność. Oczywiście czasami jest tak, że to jest wspólna przyjemność, czasami te przyjemności są różnie rozłożone, ale generalnie rzecz biorąc, Rzymianie wiedzieli, że jak już nas zmuszą do leżenia w wspólnym łożu, to tych żołnierzy będzie więcej na podbój tych ościennych krajów. Potem sytuacja się zmieniła. I można mieć przyjemność bez tej przykrości polegającej na praniu pieluch czy sprzątaniu po dziecku. Ale państwo dalej ingeruje w stosunki rodzinne. Czyli nie możemy naszego związku małżeńskiego oprzeć na naszych wzajemnych relacjach oraz wierze w Pana Boga, bo pojawia się cenzor, czyli urzędnik stanu cywilnego, jakiś sędzia. I co się dzieje? No i państwo zaczyna decydować. Wchodzi jako arbiter w stosunki, które normalnie są stosunkami i powinny być stosunkami wolnych ludzi. Na przykład to państwo, o czym mówił pan poseł, zmusza obie osoby w rodzinie do pracy. Bo teoretycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia funkcji użyteczności, można sobie wyobrazić sytuację, że niekoniecznie jest tak, że praca rynkowa męża jest bardziej wartościowa niż praca rynkowa żony i na odwrót. Praca w domu żony jest bardziej wartościowa od pracy męża. Można sobie wyobrazić sytuację odwrotną, że to żona na rynku zarobi więcej, a mąż będzie lepiej wykonywał pracę domową. Problem polega na tym, że państwo stworzyło taki system podatkowo-ubezpieczeniowy, który zmusza oboje małżonków do pracy. I nie ma tutaj wyboru. To jest przymus ekonomiczny. Dlaczego? Powiedzmy, któryś z moich studentów kończy
prawo i chce pracować w mojej kancelarii adwokackiej. No i ja mu mówię, co będzie miał do zrobienia. Na czym będzie polegała jego praca, czym się będzie zajmował. I mówię, że mogę na to przeznaczyć 4830 zł. No to on zaciera ręce, tak? Pierwsza praca po studiach. Chociaż nie, jak to jest mój student, to on wie, że to jest pułapka, ale powiedzmy, że to jest student jakiegoś innego profesora, na przykład z Rady Polityki Pieniężnej, któregoś. No i on się cieszy, 4830. Mówię, ale do ręki to ty dostaniesz 2850. No jak to? No tak to. Tak to, że z 4830 1960 zabierze państwo. Bo po pierwsze, ja będę musiał te 4000 brutto opodatkować po stronie pracownika i potrącić mu z tego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy i jego składki ubezpieczeniowe. Zostanie mu 2850. Ale jednocześnie ja będę musiał zapłacić swoją część jego składki emerytalnej plus składkę na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, razem 830 zł, czyli w sumie 4830. 4830, 2950. Tyle zabiera po drodze państwo. No i teraz ten mój student wraca do domu, do żony i mówi: kochanie, niestety, no nie damy rady za 2850. No i kochanie, musi iść do pracy. No i powiedzmy, to też jest moja studentka, przychodzi do mnie do kancelarii. Ja jej mówię, będzie pani robiła to samo, co mąż. Ale wie pani, za pani pracę to ja już mogę zapłacić tylko i wyłącznie 3700. Nie dlatego, że jestem wstrętny męski szowinista, tylko dlatego, że tak podpowiada rachunek ekonomiczny. No bo tak się akurat składa, że co prawda dzietność maleje, ale jednak każda z pań urodzi statystycznie 1,3 dziecka. W związku powyższym będziecie panie najpierw na różnego rodzaju zwolnieniach. Co prawda u mnie w kancelarii tak się nie zdarza. Dziewczyny nie kombinują z lewymi zwolnieniami, ale z punktu widzenia wielkich liczb tak niestety jest. Dlatego pracodawcy tak muszą na to patrzeć, bo pracodawca wie, że statystycznie jak kobieta jest zatrudniona na umowę o pracę, to bardzo często zdarza się, o wiele częściej zdarza się w jej przypadku patologia ciąży jakaś, niż w przypadku, gdy jest zatrudniona na umowę zlecenia. Znaczy, że umowa o pracę źle wpływa na przebieg ciąży, stan zdrowia dziecka. Statystycznie rzecz biorąc. Oczywiście to nie jest związek przyczynowo-skutkowy, to jest zwykła korelacja związana z regulacjami prawnymi stworzonymi przez państwo. Potem, jak już panie to dziecko urodzicie, no to, jak mówił pan poseł, będziecie wracać na rynek pracy. Niektóre panie tego chcą. Bardzo proszę. W naszej kancelarii pracuje dużo dziewczyn. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. No ale niektóre dziewczyny wracają do pracy nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą. Państwo ich do tego zmusza. Opodatkowaniem męża. Więc jak już pani wracacie do pracy, to dziecko posłać się do żłobka. No, potem przedszkola. Jak dziecko idzie do żłobka czy przedszkola, zaczyna chorować. Jak dziecko zaczyna chorować, panie musicie iść na zwolnienie. No oczywiście tata też może. Problem polega na tym, że znowu się odzywa natura, czyli Pan Bóg, który zrobił jakoś tak, że chore dziecko woli się przytulić do mamy niż do ojca. Mało tego. Mama też woli zostać z chorym dzieckiem w domu, niż zostawić z nim ojca. Z tobą to psa samego strach zostawić, a co dopiero mówić chore dziecko. Efekt jest taki, że racjonalny pracodawca to wszystko sobie oblicza. I dlatego wynagrodzenie kobiety za taką samą pracę jest około 20% niższe niż wynagrodzenie mężczyzn.
w związku z tym, to już rzutuje na sytuację w rodzinie. Bo inaczej kształtuje się wartość rynkowa takiej samej pracy, takiej samej, a czasami lepszej. No bo ja wiem, że jak się posadzi dziewczynę, żeby zrobiła research orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w jakiejś sprawie, to prawdopodobieństwo, że coś przeoczy, nie zwróci uwagi na jakieś ważne orzeczenie, jest mniejsze niż w przypadku chłopaka, który siedzi przy tym samym i robi niby to samo. No ale z kolei na sali sądowej zupełnie inaczej zachowuje się ten chłopak niż zachowuje się ta kobieta, która statystycznie jest bardziej spolegliwa, mniej agresywna. Zatem mamy różnice, których nie przezwyciężymy. Różnice naturalne. Te naturalne różnice powodują, że uzyskujemy różne efekty w różnych obszarach. No i w małżeństwie możemy je wykorzystywać po to, żeby zwiększać efektywność rodziny względem efektywności dwóch oddzielnych gospodarstw singielskich, jak się to dzisiaj powszechnie określa. Tak, bo w ekonomii 1 plus 1 czasami daje 3. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, o którym pisał już Platon, wkładając w usta Sokratesa powody, dla których ludzie zajmują się wymianą. Bo przecież jest bez sensu, żeby ktoś, kto lepiej robi buty, robił buty i garnki, jeżeli lepienie garnków idzie mu kiepsko, w sytuacji, gdy ktoś inny lepi garnki niż robi buty. Bo niech jeden robi buty, drugi garnki. Będzie w tym samym czasie więcej butów, więcej garnków i się będą mogli wymienić. I na tym polega to w małżeństwie. Wymiana. Wymieniamy czas poświęcony na różne rzeczy. Panie Schumann i Anderson świetnie to udowodniły przy okazji zmywania garnków. Więc tę lekturę bardzo polecam, ale poza tym oczywiście najważniejsze jest to, żebyście się w tych małżeństwach po prostu lubili. Lubili. Bo od lubienia do miłości to już jest bardzo, bardzo blisko. Dziękuję.